Cześć, witam Cię serdecznie. Dzisiaj chcę porozmawiać z Tobą o tym, jaki wpływ na Twoje życie mają Twoi rodzice, jak wyglądają relacje pomiędzy właśnie Tobą a Twoimi rodzicami od momentu, kiedy jesteś małym dzieckiem, aż do momentu, kiedy jesteś dorosłym człowiekiem i dlaczego, jeśli w tych relacjach jest jakiś taki problem nierozwiązany, może to rzutować bardzo negatywnie na całe Twoje życie. Jeśli interesuje Cię ten temat, zaczynajmy! Pamiętam, kiedy byłem nastolatkiem, nie? Kiedy w człowieku odzywa się taki okres buntu. Okres buntu, kiedy no ty zaczynasz walczyć o swoje. To jest moment, takie przeważnie człowiek przechodzi dwa momenty w swoim życiu. Przechodzi właśnie jak jest małym dzieckiem, jak ma tam 2-3 lata, kiedy dostrzega, że ma jakąś autonomię i nie jest częścią w ogóle całego tego świata naokoło, tylko może podejmować decyzje. Wtedy jest pierwszy bunt takiego małego dziecka, które wszystkich wkurza i cały czas robi wszystko na przekór. Natomiast drugi moment właśnie następuje będąc nastolatkiem. I kiedy ja byłem nastolatkiem, właśnie zacząłem robić różne głupie rzeczy. Na przykład kolczyk w brwi, który do dzisiaj noszę już chyba 15 lat, bo to było gdzieś w 17-18 roku życia. I coraz głupsze rzeczy te się zdarzały, od jakichś imprez, zachlewania mordy na imprezach, robienia różnych głupich rzeczy, aż po zorganizowanie największej nielegalnej imprezy w Polsce na 5000 osób właśnie w Krakowie w 2007 roku. I robiłem takie różne rzeczy na przekór. Jakoś wtedy tak cały czas mi się wydawało, może to znasz uczucie, że moi rodzice to się na niczym nie znają, że ja to wiem lepiej, że oni to już z innego pokolenia, że teraz już jest zupełnie inne, wszystko inaczej się dzieje na tym świecie. No i popełniałem błędy, ładowałem się w różne tarapaty, aż później to doprowadziło do mojego pierwszego bankructwa. I dopiero mniej więcej w wieku tak 25-26 lat, coś takiego, może nawet troszkę później, 27 lat, nastąpiła pewna przemiana. Myślę, że wtedy dopiero zakończył się mój okres dojrzewania, aczkolwiek dzieckiem na zawsze pozostanę. Jak pewnie widzisz po mnie, nie jestem zwykłym człowiekiem i przeważnie robię głupie rzeczy w swoim życiu, bo lubię to po prostu. Uważam, że człowiek nigdy nie powinien dorosnąć do końca i stać się po prostu nudnym nudziarzem. Natomiast ja pamiętam właśnie, kiedy w wieku tych 20 kilku lat dostrzegłem, że wiele razy wcześniej moi rodzice mieli rację. Dostrzegłem to właśnie, że mają tą mądrość, którą wynieśli w swoim życiu. Być może ja znam się lepiej na komputerach, być może lepiej znam się na sporcie, czy na jeszcze jakichś innych sprawach. Natomiast zacząłem dostrzegać, że jednak oni też się na wielu rzeczach znają i zwłaszcza na takich rzeczach życiowych, zwłaszcza rzeczach poważniejszych. I zacząłem od tego momentu każdą swoją ważniejszą decyzję w życiu, a nawet czasem i te mniejsze, konsultować z nimi. Zacząłem dostrzegać po prostu tą ich mądrość, zacząłem widzieć, że wiele razy mają rację w życiu i mógłbym sobie troszkę oszczędzić kłopotów w tym życiu, na przykład związanych z bankructwem czy z innymi rzeczami, jakbym ich posłuchał. I zacząłem to dostrzegać, zacząłem darzyć ich dużo większym szacunkiem niż właśnie ten taki głupkowaty nastolatek jeszcze, którym byłem wcześniej. I zauważyłem, że wtedy nasze relacje zdecydowanie się poprawiły, zaczęliśmy się dużo bardziej rozumieć, zaczęliśmy być po prostu dla siebie przyjaciółmi. Kiedy ja przestałem po prostu właśnie się buntować, kiedy przeszedłem ten okres buntu, a oni również zaczęli to dostrzegać, że ja też dobre decyzje w życiu podejmuję, że też czasem oni na przykład nie mają racji. I doszliśmy do takiego punktu, w którym uważam, że nasze relacje są fantastyczne. Najlepsze chyba, jakie mogą być teraz, mimo tego, że tak daleko mieszkam, ale kontakt mamy cały czas. I właśnie chciałbym Ci na tym przykładzie opowiedzieć, że praktycznie każdy człowiek przechodzi taki okres w życiu, ale w różnych momentach. Jednym to zajmie 10 lat, jednym 5 lat, jednym rok i też startują z różnego wieku. Wygląda to tak, że będąc dzieckiem, jesteśmy pod tym parasolem ochronnym rodziców. Rodzice narzucają Ci nie tylko to, że Cię utrzymują, nie tylko to, że o Ciebie dbają, nie tylko to, że jak jesteś w ogóle małym dzieckiem, to zapewniają Ci bezpieczeństwo, pożywienie i nie potrafisz sobie sam wyjąć kanapki z lodówki, bo jesteś za mały i nie sięgasz do drzwiczek. Ale również w późniejszym wieku ci rodzice też w jakiś sposób odpowiadają za ciebie, nie? Więc roztaczają taki parasol ochronny, który również im jesteś starszą osobą, tym bardziej on dotyczy twoich przekonań, dotyczy tego, jaką masz wizję świata, dotyczy tego, co wolno, czego nie wolno, co jest dobre, a co jest złe. No i właśnie okres bycia nastolatkiem, ten okres naszego buntu, okres dojrzewania, jest okresem, kiedy my chcemy za wszelką cenę wyjść spod tego parasola. Czyli tu jest parasol, a ty chcesz za wszelką cenę wyjść.
i zaczynasz badać, gdzie leżą granice, jak daleko ten parasol sięga. Więc dlatego wtedy robisz pewne rzeczy na przekór, bo chcesz się dowiedzieć po prostu, nie? Kiedy zaczyna się twoja autonomia, które decyzje są właściwie twoje, a nie twoich rodziców, nie? No i to jest właśnie ten okres przeważnie taki głupi, kiedy jeśli ty masz dzieci, no to możesz też to zauważyć. A jeśli nie masz, no to spójrz na swoją po prostu historię. I to jest okres, w którym właśnie robi się takie głupie rzeczy i zachowuje się bardzo, bardzo czasem kretyńsko. Natomiast później człowiek, kiedy zobaczy, gdzie te granice leżą, zobaczy, no, że okej, mogę w zasadzie zrobić wszystko, nie? Mogę zrobić wszystko, co mi się żywnie podoba w tym swoim życiu, no to wtedy warto wrócić z powrotem właśnie nie tyle pod ten parasol, ale warto tym swoim już nowym, wybudowanym parasolem zbliżyć się do parasola po prostu ochronnego rodziców. Warto wtedy skorzystać troszkę z tej mądrości, być może czasem mają rację, warto wtedy właśnie się zaprzyjaźnić i już spojrzeć jak równy z równym, a nie jak po prostu dzieciak ze swoim rodzicem, który jest dalej pod nim, nie? I jeśli w twoim życiu nie nastąpi taki moment, w którym no ty będziesz potrafił, czy potrafiła poczuć to właśnie, że już okej, podejmujesz swoje decyzje i usamodzielnisz się przede wszystkim w życiu, czyli nie tylko psychologicznie wyjdziesz spod tego parasola ochronnego rodziców, ale również będziesz potrafić, czy będziesz potrafiła właśnie zrobić to, że zbudujesz swój własny parasol. No właśnie. Przepraszam za to, takie drobne niedogodności dzisiaj. Powinieneś czy powinnaś właśnie zbudować swój parasol ochronny, który będzie polegał na tym, że ty przede wszystkim wyprowadzisz się od swoich rodziców. Ja uważam, że każdy młody człowiek, nawet jeśli nie wyjdzie z tego okresu buntu w wieku 18-20 lat, powinien zamieszkać sam. Mamy tak niezliczoną ilość właśnie ludzi w wyzwaniu 90 dni, których ja musiałem dosłownie wyrzucić z domu. Musiałem ich zmusić na tak zwane wakacje. Ja zawsze im proponuję 3-miesięczne wakacje. Wynajmij sobie na 3 miesiące jakieś mieszkanie, nie kosztuje to fortuny. W większości małych miast można wynająć na przykład za 2,5 tysiąca na 3 miesiące coś. Natomiast w dużym mieście za trójkę spokojnie można wynająć sobie swoje mieszkanie na 3 miesiące, żeby spróbować jak to jest. I jeszcze nikt z tych osób w wyzwaniu, a było ich naprawdę mnóstwo, nie wrócił z powrotem do rodzinnego domu. Bo tak właśnie powinno być. Młody mężczyzna w każdej praktycznie kulturze, i to w kulturach od Indian, różnych plemion, przechodzi coś, co nazywa się inicjacja. Kiedy on właśnie ma zdać się na siebie, kiedy ma zdobyć sobie sam pożywienie, kiedy ma zacząć żyć samodzielnym życiem. To jest okres, kiedy musi przejść. Przeważnie są to różnego rodzaju testy. Kiedy on musi właśnie udowodnić przede wszystkim, że on już potrafi zacząć żyć tym swoim własnym życiem. I wtedy tak naprawdę może dopiero założyć rodzinę, wtedy może zacząć samodzielnie funkcjonować. I teraz, jeśli tobie jeszcze to się nie udało, jeśli to jeszcze nie zdarzyło się w twoim życiu, właśnie to, żeby się usamodzielnić, żeby wreszcie zacząć mieszkać samemu, żeby wreszcie zacząć samemu się utrzymywać, umieć sobie zrobić jedzenie, umieć wyprać sobie swoje ubrania, to zwłaszcza dotyczy przeważnie panów, a nie panie, to radzę ci to zrobić jak najszybciej i właśnie chciałbym cię zachęcić do przeżycia tego typu wakacji. 3-miesięcznych wakacji, z których już nigdy nie wrócisz, ale chodzi o to, żeby człowiek nie myślał od razu, że to już na zawsze, że już moją mamusię, że kto mi będzie prał skarpetki, kto mi będzie gotował obiadki. Chciałbym gorąco właśnie zachęcić się do tego, żeby tego typu podjąć wyzwanie. Wyzwanie na 3 miesiące, niezależnie od tego, w jakim momencie życia jesteś. Jak nie potrafisz zarobić 3 tysięcy, to nie jesteś gotowy. Bo 3 tysiące naprawdę można pojechać na 3 tygodnie albo 2 tygodnie do Niemiec i zbierać truskawki. Można iść roznosić ulotki, zrobić jeszcze cokolwiek innego. Chciałbym właśnie gorąco zachęcić się do takiego wyzwania. Żebyś przestał czy przestała się bać po prostu wziąć to życie w swoje ręce. Zobaczysz, jak wiele rzeczy się otworzy. Jak zaczniesz samodzielnie nagle myśleć, zaczniesz podejmować swoje własne decyzje, a nie decyzje, które cały czas są jeszcze pod tym parasolem ochronnym rodziców. Bo wiele osób, na przykład z tych, które ja zmusiłem do tego, żeby się wyprowadziły, założyły własne firmy, bo wcześniej był pomysł, okej, chcę założyć swój biznes, a później pojawiał się od razu głos matki, no bo pierwszą osobą, z którą skonsultowali ten pomysł, była właśnie ich własna matka. Musimy na chwilę przerwać, ponieważ będą zakłócenia. I teraz... Okej. I właśnie...
Pierwszą osobą, z którą oni skonsultowali tą swoją decyzję, jest ich matka, która nigdy w życiu biznesu nie prowadziła i powie zapewne: co ty tam będziesz, biznes, nie rób głupot, idź się zatrudnij tutaj na roboty, idź do roboty i tak dalej. Tego typu głosy to są właśnie to, co ludzie często słyszą w swoim życiu. No i wtedy człowiek faktycznie nie zaczyna biznesu, no bo pierwszy głos od razu ich ściąga w dół. A chodzi o to, żeby zacząć autonomicznie myśleć, chodzi o to, żeby wziąć wreszcie odpowiedzialność za swoje życie, zacząć samodzielnie działać, wyjść właśnie spoza tego takiego parasola ochronnego rodziców w 100%, więc i psychicznie, i fizycznie się od tego uwolnić, zacząć żyć własnym życiem, a wtedy możesz faktycznie zacząć je projektować. Wtedy nie musisz przenosić wszystkich ograniczeń swoich rodziców, którzy, pamiętaj, że większość swojego życia zapewne spędzili w czasach komunizmu. Którzy po prostu w czasach komunizmu się urodzili, którzy w czasach komunizmu myśleli, a wtedy ludzie mieli zupełnie inne myślenie niż teraz. Więc na koniec, podsumowując, chcę to wszystko streścić, co przed chwilą powiedziałem. Czyli będąc dzieckiem, jesteś pod parasolem ochronnym swoich rodziców. Pierwszy bunt przechodzisz jako mały dzieciaczek, później jako nastolatek, jako osoba, która no już mając tam 15, 18, 20 albo czasem i 25 lat, każdy dojrzewa w swoim tempie. Zaczynasz ten drugi bunt, który już ma być tym twoim ostatecznym. I wtedy powinnaś zbudować swój własny parasol ochronny i zarówno w tej sferze psychologicznej, jak i w sferze fizycznej, praktycznej, czyli po prostu zacząć samodzielnie mieszkać, zacząć samodzielnie się utrzymywać, gotować sobie, prać, być człowiekiem, który już czuje, że jest na swoim i odpowiada w 100% za swoje decyzje i tylko jest jedyną osobą, która może odpowiadać właśnie za to, że w życiu mu się uda albo się nie uda. Więc do tego Cię gorąco zachęcam. Zachęcam Cię również, żeby wziąć udział w darmowym szkoleniu, które poprowadzę w najbliższą niedzielę. Będzie to darmowy webinar, na którym właśnie będę rozwijał tego typu tematy. Zachęcam Cię, kliknij tutaj, jest powyżej tego wideo, jest guzik. Możesz się od razu zapisać. No i gorąco Cię zachęcam do subskrybowania naszego kanału. Też tutaj możesz zobaczyć przycisk do tego. Regularnie wrzucamy tego typu filmy, więc możesz korzystać z tej wiedzy, wprowadzać ją w swoje życie. No a ja już się z Tobą na dzisiaj żegnam. Trzymaj się, miej dzisiaj wspaniały dzień. Cześć! Yeah,